4 lipca 1943 roku doszło do katastrofy samolotu na Gibraltarze. Tym samolotem podróżował generał Sikorski. Podjęto akcję ratunkową. Niestety wydobyto ciała ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie, również ciało generała Sikorskiego. Przeżył jedynie pilot. No i to było najdziwniejsze. Bardzo szybko dokonano oględzin, spakowano w trumnę i urządzono pogrzeb generała Sikorskiego. Dlaczego? Dlaczego ktoś tak bardzo się spieszył? Dlaczego nie dokonano szczegółowej analizy, co naprawdę się stało? Najdziwniejszym wydaje się fakt, że obok generała siedziała jego córka, która była jego sekretarzem, tłumaczem, zawsze martwiła się o zdrowie ojca i okazało się, że ciała córki nie znaleziono. Dlaczego? To są pytania, które historia sobie dzisiaj zadaje i one nie mają odpowiedzi, bynajmniej racjonalnej odpowiedzi. Jak do tego doszło? Dlaczego generał musiał zginąć w tej katastrofie? I czy to była katastrofa? Generał Sikorski w 1939 roku wraz z kilkoma innymi oficerami przedostał się na zachód, chcąc stworzyć polski rząd na uchodźstwie. Utworzono go w Anglii, bardzo w bliskim stosunku był z premierem Anglii, więc szybko udało mu się sformować rząd i dowodzić polską armią na wielu frontach II wojny światowej. Ale rzecz była bardzo dziwna, kiedy Związek Radziecki zaatakował swojego sojusznika i okazało się, że teraz Związek Radziecki będzie istotnym sojusznikiem aliantów. Churchill zrobił wszystko, by pozyskać Stalina do swojej koalicji i kiedyś powie: będę paktował nawet z diabłem, by wygrać z Niemcami. Sikorski nie obawiał się paktowania ze Związkiem Radzieckim, ze Stalinem. Podpisał odpowiednie układy. Stalin zgodził się na wypuszczenie polskich więźniów politycznych i cywilów. Właściwie więźniów politycznych tam niewielu było, bo głównie to cywile, kobiety i dzieci. Natomiast czy wypuszczono wszystkich, tego nie wiemy. Na pewno wszystkich nie wypuszczono, biorąc pod uwagę, że Stalin był notorycznym kłamcą. Natomiast doszło do pojednawczych stosunków między Zachodem i Polską i Związkiem Radzieckim. Ale sytuacja się odmieniła, kiedy do Sikorskiego dotarły informacje, co stało się z polskimi oficerami w Katyniu. I tu pojawia się pewien problem. Na spotkaniu ze Stalinem Sikorski zapyta, gdzie są ci oficerowie? Niektórych znałem osobiście, powie. Stalin odpowie: nie wiem, my ich nie mamy, może uciekli. Te papiery, które dostał od agenta niemieckiego, świadczyły o tym, że tej zbrodni dokonały wojska radzieckie. 30 tysięcy polskich oficerów zostało straconych. Sikorski powiedział: nie mogę paktować z kimś, kto kłamie, lawiruje i robi takie rzeczy. Churchill powie, że nie zwrócisz im życia, działajmy dalej, a po wojnie, po wygranej wojnie nad Niemcami, będziesz dochodził swoich praw, co się naprawdę z nimi stało. Sikorski był nieugięty. Doszło do oczywiście zatrzymania tych stosunków i zerwania stosunków między Polską a Związkiem Radzieckim. Czy rzeczywiście była to katastrofa, czy rzeczywiście był to ustalony wcześniej zamach? To jest zagadka historii. W dniu, kiedy doszło do tej katastrofy, samolot długo stał i najdziwniejsze, nikt go nie pilnował. Po starcie tego samolotu na pasie lotniska znalazł się czarny worek. Co w nim było? Korespondencja, listy. Ktoś przed lotem go wyrzucił. Dlaczego? Czyżby wiedział, że samolot za chwilę spadnie? No tego dzisiaj nie wiemy. 16 sekund lotu, 16 sekund ostatnich sekund generała Sikorskiego i wodowanie samolotu na morzu okazało się katastrofalne w skutkach. Kim był pilot? Pilot był doświadczony, często pilotował ten samolot. Był to Czech o nazwisku Prchal, który uratował się bez żadnego szwanku. Ale na sobie miał kamizelkę. Kamizelkę, która powoduje, że pilot nie utonie. Gdy doszedł do siebie, powiedział: nie wiem, czemu ją ma. Został zapytany dlaczego.
Dlatego, że piloci starają się nie zakładać kamizelki, bo to mogą przynosić pecha, że będą wodować. Więc ta kamizelka gdzieś sobie wisiała w kabinie, jej nie zakładano. Najdziwniejsza rzecz. Czy w 16 sekund pilot w kabinie mógł założyć taką kamizelkę? Okazało się, że było to niemożliwe, by założyć taką kamizelkę w tak krótkim czasie. Więc musiał ją założyć wcześniej. Czy był przygotowany? Czy rzeczywiście akurat w tym dniu stwierdził, że ją założy, bo może do czegoś dojść? Tego nie wiem. I kolejna sprawa. Gdy samolot wodował, kilka chwil później jeden z oficerów wykonał telefon, że Sikorski zginie. Jeszcze nie wiedziano, nie podjęto akcji ratowniczej, on już wiedział, że zginie, że Sikorski nie żyje. Zapytany, skąd wiedział? Powiedział, że działał pod wpływem emocji i szybko zareagował, że po takim upadku nikt pewnie tego nie przeżyje. Rzecz bardzo dziwna. Gdybyśmy wrócili wcześniej, to Sikorski był ostrzegany już o zamachu. Po lądowaniu, kiedy w Gibraltarze ogłoszono, że zginął, więc puszczono pewną plotkę. Później na pokładzie jego samolotu znaleziono bombę, więc były to sygnały ostrzegawcze dla niego. Co stało się z córką? Tego dzisiaj nie wiemy. To jest kolejna tajemnica historii. Dziwne okazało się, że biżuteria córki Sikorskiego została znaleziona pod dywanem w Egipcie, w hotelu w Egipcie. I co najważniejsze, jeden z oficerów zeznał później, że przy inspekcji obozów widział córkę Sikorskiego, obozów oczywiście rosyjskich. Powiedziano mu, że ci się wydawało, nie, dobrze ją znałem, na pewno widziałem, to była ona. Ale nigdy tej sprawy nie rozszyfrowano, nie zajęto się tym i nie wzięto tego pod uwagę, że ów oficer może mówić prawdę. I również tu mamy kolejną zagadkę historii.